Biografie niezwykłe Ignacy Domeiko Z najjaśniejszych postaci Promienistego grona filomatów Pisze o Ignacym Domejce Znakomity uczony Gabriel Korbut Istotnie Domejko był tym Któremu udało się zrealizować w życiu Szczytne hasła ody do młodości Przyjaciel Mickiewicza Młodszy od niego o parę lat Urodził się na początku XIX wieku Również w ziemi nowogródzkiej Jego miejscowość rodzinną Niedźwiadkę nad rzeką Uszą Upamiętnił poeta w panu Tadeuszu w Anegdocie Myśliwskiej Wojskiego. Do mejki i do wejki wszystkie sprzeciwieństwa pochodziły, rzecz dziwna, z nazwisk podobieństwa, bardzo niewygodnego. I snuje wojski opowieść, mnożąc przykłady fatalnego sporu, aż do pojedynku zwaśnionych imienników, zakończonego przemyślnym fortelem sekundanta. Spór ich potem w dozgonną przyjaźń się zamienił i Dowejko się z siostrą Domejki ożenił. Domejko pojął siostrę szwagra do Wejkównę. Podzielili majątek na dwie części równe, a w miejscu, gdzie się zdarzył tak dziwny przypadek, pobudowawszy karczmę, nazwali Niedźwiadek. Ignacy Domejko wcześniej stracił ojca i wychowywał się pod opieką stryjów. Jeden z nich, mający za sobą studia górnicze we Fryburgu, Zdołał zainteresować bratanka tą dziedziną wiedzy. Po ukończeniu szkół piarskich w Szczuczynie, Ignacy wstępuje na Wydział Fizyczno-Matematyczny Uniwersytetu Wileńskiego. Jest to rok 1816 okres największego rozkwitu sławnej uczelni. Domejko studiuje chemię, matematykę, botanikę, mineralogię, architekturę i mechanikę, a po zdobyciu magisterium w 1822 roku. Słucha wykładów na Wydziale Literackim Profesorowie jego to Śniadeccy, Chorodecki, Gołchowski, Lelewel i inne ówczesne sławy naukowe W roku 1819 zostaje wciągnięty do Związku Filomatów, w którym rozwija ożywioną działalność Podczas procesu filaretów zostaje aresztowany na wsi i osadzony w więzieniu u Bazylianów Mickiewicz uwiecznił postać jego pod imieniem Żegoty w słynnej scenie więziennej w trzeciej części Dziadów, a i Domejko po latach powrócił do tych wspomnień w szkicu zatytułowanym Filareci i Filomaci. Tu się znowu rozbudziło życie filareckie. Choć każdy pod silną strażą w osobnej celi był więziony, stanowiliśmy związek ściślejszy niż kiedykolwiek. We dnie wodzono nas do sądu, Każdego strażą dwóch z karabinami żołnierzy. I prowadzono inkwizycje z groźbami, podstępami, podchwyceniami za słowo, kłamstwami, wymysłami, których używają pospolicie na wyśledzenie zbrodni. Tylko, że nie bito. Nocami zaś przekupowaliśmy szyldwachów, którzy nam pozwalali schodzić się i przepędzać weselsze godziny. Północ była dla nas wschodem słońca. Zbieraliśmy się w celi Adama i aż do świtu przepędzaliśmy noce na rozmowie cichej, ale niesmutnej. Za więzieniem była sroga zima i mrozy i grożący nam wszystkim Sybir. W więzieniu na schadzkach panowała wiosna i nadzieja w przyszłość, choć daleką Polski. W tejże celi na nowy rok czytał nam Adam swój piękny wiersz Skonał rok stary. A z juczni w noc Bożego Narodzenia Dochodziła nas przy wtórowaniu dalekiego organu przytłumiona pieśń, przybieżeli pastuszkowie, która przenosiła nas w progi domowe, gdzie po nas matki i siostry plakali. Zdarzyło się też pewnej nocy, że o pierwszej godzinie przyszło policmajstrowi zwiedzić nasze więzienie. Szyldwachy spały, my skupieni w izbie Adama piliśmy spokojnie herbatę. W tym rozruch na korytarzu, szczęk kluczy i karabinów. Przestraszony podoficer zdobył się na koncept, że od razu nie mógł trafić na klucz do drzwi, które wiodły do naszego korytarza. Policjmeister pękał ze złości, ale zyskaliśmy minutę czasu i w momencie, kiedy wysadził drzwi, już każdy z nas był w swoim łóżku i zgasił świece, a przy każdego drzwiach stał szyldwach z karabinem, wyprostowany jak przed cesarzem. Niebawem zapadł wyrok skazujący filaretów na zesłanie w głąb Rosji. Domejko dzięki interwencji krewnych otrzymał karę łagodniejszą. Miał osiąść na wsi i pozostawać pod dozorem policji. Zamieszkał w majątku stryja za pole, gdzie odznaczył się wkrótce unowocześnieniem gospodarstwa i podjął próby ulżenia doli chłopów. Miał sławę najlepszego w Litwie ekonoma, napisze o nim Mickiewicz. Sześć lat trwało gospodarowanie domejki. Porzucił za pole na wieść o wybuchu powstania 1830 roku i wstąpił w szeregi powstańców. Przedzierał się jako kurier z ważnymi rozkazami z Litwy do Królestwa. Potem znalazł się w korpusie generała Chłapowskiego i został adiutantem dowódcy pułku Macewicza. W pułku tym walczyła Emilia Plater. Prawdopodobnie z opowiadań domejki o niej. Wysnuł później Mickiewicz swój wiersz Śmierć pułkownika. W pamiętniku wydanym wiele lat później opisuje Domejko swe przygody powstańcze. Oto jedna z nich. Gdyśmy się zabierali do spoczynku, jakby ruszona przeczuciem, pani domu przychodzi do męża i rzecze Idźcie lepiej spać tej nocy do stodoły, bo nóż zamarzy się policji tu zawitać, jeżeli się dowiedziała, żeś przeprowadził emisariuszów. – Dobrze mówisz, moja kochana – odpowiedział mąż i poszliśmy z nim do gumna, a wleźliśmy wysoko na siano pod strzechy. Za nami wszedł piętnastoletni chłopak służący, zawarł w brota i polożył się na ziemi. Zaledwo oczy zmrożyliśmy, słyszymy ten, ten koni i po chwili przez szczeliny widzimy przyciągających z tempo ze dwieście czy więcej dragonów. Wnet płacz i krzyk kobiet i dzieci – Rozchodzi się po całym dworze z groźbą oficera, że spali dom, jeżeli mu nie wydadzą gospodarza i emisariuszów. Już po całym dziedzińcu plądrują żołnierze, wpadają na folwark, do oficyny, otwierają gumno. Przestraszony chłopak porwał się z ziemi, biją go, kaleczą, ofiarują nagrodę, gdyby powiedział, gdzie jest jego pan. Każde uderzenie w tego nieszczęśliwego chłopca czułem jakby chlostę na własnym karku. Zaczął się biedak, jęknął wielokroć, nie wymówił słowa. Trwało to straszne poburzenie i odgrażanie się dragonów więcej godziny. Już dnieć poczynało, nie przyszło im na myśl wleść na siano. Potem usłyszeliśmy dragonów siadających na konie, tentent poczynał oddalać się, cich i ustał. Po upadku powstania, Domejko podzielił los towarzyszy. Przekroczył granicę pruską. Był internowany, a po wypuszczeniu na wolność, wyjechał w styczniu 1832 roku z królewca do Drezna, przez które płynęła fala emigracyjna. Wkrótce przybyli tam Mickiewicz, Garczyński i Odyniec. W pamiętnikach domejki czytamy. Był to czas, w którym Adam pisał trzecią część dziadów: Garczyński, Wacława. I sonety. Odyniec spodziewał się przybycia narzeczonej i co dzień prawie przynosił coś nowego ze swoich utworów. Co dzień z nim i z Garczyńskim schodziliśmy się z rana i nad wieczór u Adama i u niego spędzaliśmy godziny przyjemne. Adam pospolicie był smutny. Widać było na nim boleść i wzruszenie na widok przechodzących przez Drezno ciągnących do Francji żołnierzy naszych i powstańców. Smuciły go odwiedziny bardzo często obywateli i ochotników z powstania, którzy pozostawiali żony i dzieci w kraju, jako też wielu bogatszych byłych dostojników z królestwa, którzy się wahali, nie wiedzieli, co z sobą zrobić. Rozpogadzało mu się jednak czoło, kiedy sami we czterech zostawaliśmy na pogadance. Odyniec był wesoły i mnie nie opuszczał humor. Rozweselaliśmy Adama i posępniejszego częstokroć od niego Stefana. Adam niekiedy czytywał ustępy z tego, co pisał. Czasem zanucił Filona lub jaki ułamek z Mozarta. Palił bezostannie fajkę. Zamyślał się. Chodziliśmy często na operę włoską i na przechadzki. Nie mało też chwil przyjemnych spędziliśmy razem w galerii obrazów przed boską Madonną Rafaela, przy nocy Correggia, przy Chrystusie Tycjana. Kolejnym etapem wędrówki emigrantów stał się Paryż. Mickiewicz i Domejko, wskutek nalegania władz saskich, opuścili Drezno w końcu czerwca i 1 sierpnia 1832 roku przybyli do Paryża, gdzie zamieszkali razem. Domejko wraz z Bogdanem Zaleskim i Stefanem Witwickim należał do najbliższego otoczenia poety, wśród którego powstawał pan Tadeusz. Jak widać z brulionu. Pierwotnie poemat miał nosić tytuł Żegota. Domejko brał żywy udział w życiu społecznym emigracji, a równocześnie podjął studia górnicze w paryskiej Ecole des Mines i ukończył je w 1837 roku ze stopniem inżyniera górniczego. Przez krótki czas pracował w Alzacji, poszukując ród żelaznych dla zakładów hutniczych, po czym na wezwanie rządu chilijskiego wyjechał do Ameryki Południowej dla objęcia posady profesora chemii w nowo założonym instytucie w Kokimbo. Tak rozpoczęła się zadziwiająca kariera domejki na drugiej półkuli. Przebywał w Chile prawie pół wieku i położył niezmierne zasługi dla rozwoju oświaty i nauki tego kraju. Był profesorem, organizatorem szkół i wydziału górniczego, gdy ogłosił memoriał w sprawie reorganizacji szkolnictwa w Chile, oparty na wzorach wileńskich. Został powołany do Rady Wychowania Publicznego i mianowany członkiem założycielem Wydziału Nauk Matematyczno-Fizycznych na Uniwersytecie. Zajęcia organizacyjne i pedagogiczne nie odsunęły go od prac naukowo-badawczych. Od pierwszych dni swego pobytu w Chile pracuje bardzo intensywnie nad poznaniem tego kraju. Co roku w ciągu kilku miesięcy wakacyjnych profesor Skokimbo przedzierzgał się w podróżnika. W stroju chilijskim, w dużym, słomkowym kapeluszu, w białym, czerwonymi nitkami przetykanym płaszczu, zwanym tutaj poncho, z kolczastymi ostrogami przy butach i nieodstępnym młotkiem geologicznym w kieszeni, wędruje niezmordowanie po drogach i bezdrożach tego rozległego kraju. Towarzyszy mu zwykle w tych naukowych wędrówkach Indianin, mający pod swoją opieką obieczoną mulicę i zapasowe konie. Rozległe kordyliery nadbrzeżne i kilkakrotnie wyższe i rozleglejsze pasma kordylierów zachodnich, czyli właściwych Andów, były dla geologów terenem zupełnie niemal dziewiczym. W licznych podróżach naukowych przemierza domejko te dzikie i niedostępne góry w różnych kierunkach przecina martwe, kamieniste pustynie, z narażeniem życia bada wulkany. W ciągu tych lat swoich niestrudzonych badań sześć razy przekracza w różnych miejscach Andy. Podróże te dostarczają mu bogatego materiału do badań. A później, po powrocie do Kokimbo, niejedna północ zastaje go przy tyglu lub retorcie, smażącego dziwnie ciekawe kruszce tutejsze. Wynikami swoich naukowych poszukiwań i badań Dzieli się Domejko ze swoimi dawnymi profesorami z Akademii Górniczej w Paryżu oraz publikuje je we francuskich pismach naukowych. Plon naukowy tych podróży był obfity. Przyniosły one mapę geologiczną Chile, odkrycie i zbadanie wielu bogatych pokładów różnych gatunków węgla kamiennego, żył złota, a także odkrycie nieznanego wówczas minerału, nazwanego następnie na cześć wielkiego uczonego Domejkitem. Odkrycia te zyskały mu sławę światową, a wdzięczni Chilijczycy pisali. Domejko pierwszy wskazał nam nasze skarby i korzystać z nich nauczył. Z kolei Domejko podejmuje wędrówkę badawczą do kraju Araukanów, pierwotnych mieszkańców Chile, którzy oparli się niegdyś na hiszpańskiemu. A po uniezależnieniu się Chile od Hiszpanii. Na początku XIX wieku byli gnębieni i wyniszczani przez władców chilijskich. Po zaznajomieniu się z historią bohaterskich Indian i po zwiedzeniu ich kraju, Domejko napisał w języku hiszpańskim książkę: Araucania i jej mieszkańcy. Zyskała ona szeroki rozgłos. Miała kilka wydań i została przełożona na języki francuski, angielski, niemiecki i polski. Uczony polski wziął w obronę Indian domagając się od rządu czylijskiego zmiany polityki wyniszczania ich na politykę stopniowego cywilizowania. Nie poprzestając na książce, pisał w tej sprawie petycje i memoriały do rządu. A oto epizod z innej podróży naukowej do mejki. Na wieść o wybuchu nowego wulkanu w Andach odłożył on zamierzony powrót do Polski i wyruszył w góry, aby zbadać niezwykłe zjawisko. Na miejscu okazało się, że to nie wulkan, tylko solfatara, czyli siarkownica, boczny wybuch gazów i pary nagromadzonej pod skorupą lodową zamykającą ujście krateru. Podróżnik, wiedziony pasją badawczą, dotarł w pobliże solfatary i po dokonaniu obserwacji rozpoczął odwrót. Jeżeli iść pod górę, szukać dolów i miałkiego gruntu, pod którym krywa się para i zarzewie, Stąpać po kamiennych wywrotach było mozolną pracą, o wiele trudniejszą i bardziej uciążliwą sprawą. Było schodzenie i przeskakiwanie z wyżej położonych bryl na niższe. Ślizgały się stopy, grzęzły w sypkich, a gorących okruchach skał, osłabione nogi. Słońce paliło od góry, para wodna buchala z tysiąca otworów, powietrze siarczanym gazem było przesiąknięte. Przy jednym chybionym kroku upadłem na płytę cieplego trafitu i dalej już iść nie mogłem. Nie wiem, czy był to sen, czy może zemdlenie, dosyć, że słońce już zaszło było za góry, kiedy chłodny wiatr orzeźwił mnie. Po czym prędszym, raźniejszym krokiem poszedłem, nie wiedząc dobrze w jakim kierunku. Przed zmierzchem jeszcze. Znalazłem się na niezbyt stromej spadzistości, z której, jak mogłem, spuściłem się, strącając za sobą walące się skórzawą kamienie. Był jeszcze do przejścia bystry strumień zimnej wody, z którego szczęśliwie wyniósł mnie zmęczonego po drodze koń, zostawiony na brzegu przez moich przewodników. O 11 w nocy dojechałem do ogniska, koło którego rozmawiali moi służący i przewodnicy. Mając mnie zastraconego. Ta sama niezłomna energia pomaga domejce znieść klęskę pożaru, który strawił cały jego dorobek naukowy w Kokimbo. Odbudowuje gabinety i gromadzi nowe zbiory, a po ośmioletnim pobycie w tym mieście obejmuje na wezwanie rządu katedrę chemii i mineralogii na Uniwersytecie w Santiago. Nabywa pod miastem Willę i tu spotyka go nowa niespodzianka losu. Jednej niedzieli. Było to pod koniec marca, przyszedł do mnie mój łaskawy generał Aldunate i poszliśmy z nim na przechadzkę do botanicznego ogrodu, położonego za miastem, niedaleko mojej willi. Nader przyjemną miałem przechadzkę i wesołą rozmowę z generałem, który mi wiele ciekawych wypadków opowiadał z wojny o niepodległość kraju. Wracając, przechodziliśmy koło jednej obszernej willi. Brama była otwarta... Przez nią z upodobaniem spojrzałem na wspaniałą, pomarańczową aleję, ciągnącą się prawie od samej bramy w głąb ogrodu. Widok ten mnie się podobał, więc generał rzekł do mnie – mi, jeżeli chcesz, do tego domu. Mieszka w nim moja krewna, seniora Sotomajor. Zapoznasz się z nią. Jest twoją sąsiadką. Nie mogłem odmówić. Wchodzę niechętnie i w tym momencie wybiega ze szpaleru piękna, Piętnastoletnia panienka, rosła, skromna, nieśmiała, czarnych dużych oczu i światlejszych nieco w pukle pozawijanych włosów. Zarumieniła się, a ja może zbladłem. Spojrzał jakoś w niezwyczajny sposób na mnie z ukosa generał. Ona odbiegła prędzej, niż się byle ukazała. Była to córka pani Guzman de Sotomayor, właścicielki domu. I zacnego obywatela Don Juan de la Cruz Sotomayor, inżyniera. Tak się począł mój niedługi romans w dniu, kiedy najmniej myślał o ożenieniu się i szukaniu żony w Ameryce. Nie byłem nigdy poetą ni beletrystą do opisywania cudzych milostek, mało co i o swoich miałbym do powiedzenia. Nie uszło czterech miesięcy od owego spotkania się, a już 7 lipca roku. 1850... Byłem mężem pani Henrykiety Sotomajorów i potem dwadzieścia lat z nią szczęśliwie przeżyłem, aż do jej śmierci. W tydzień po ożenieniu się z rana, kiedym w dzień slotny siedział z żoną i jej młodszą siostrą przy kominku, nie myśląc o niczym innym jako spokojnym, familijnym szczęściu, przynosi służący z poczty list z Krakowa w którym uczony profesor Zeichner sam i w imieniu profesorów Sławnej Akademii Krakowskiej powołuje mnie na nauczyciela, jak się wyraża chemii, fizyki, czy jak i innej gałęzi nauk przyrodniczych. Trzeba by wiedzieć, jak od dziecinnych lat namiętnie kochałem Kraków, jaką rządzą żalem obaczyć kiedy to stare miasto, jak wysoko ceniłem naszą jagiellońską wszechnicę, aby mieć niejakie pojęcie tego, co się w owym momencie wewnątrz mnie działo, i jakie zamieszanie miałem w umyśle. Spojrzałem na datę listu, widzę, że nie niemal o pół roku był spóźniony. Myślę, gdyby ten list przed sześciu miesiącami przyszedł był do rąk moich, z jaką siłą i ochotą byłbym poleciał do ojczystej ziemi. Piłbym teraz wiślaną wodę, oglądałbym groby królów moich na Wawelu. Młodzież Krakowska pilnie słuchałaby mojej ojczystej mowy. Lecz gdyby ten list pośpieszył i przybiegł o trzy miesiące pierwej, niż go dziś odbieram, jakaby to walka była w sercu i umyśle, jakie zarzewie chęci i niechęci, dreszcz mi przeszedł po duszy. Patrzyła na mnie żona i nieśmiała zapytać o nowiny. Na szczęście nigdy nie byłem. Na długo zamyślającym się, jak to czynią zazwyczaj ludzie z próżniactwa. Trzeba było w tym momencie iść tam, gdzie na mnie uczniowie czekali. A razem jej myśl pocieszycielska błysnęła, że jeśli będzie wola Boża, to przyjdzie czas, że i Weselie będzie kiedyś z żoną, a może i z dziećmi jechać do kraju. Nieprędko nastąpiła owa wymarzona podróż. W roku 1867 Domejko został wybrany rektorem Uniwersytetu w Santiago. Dopiero po 16 latach piastowania zaszczytnej godności opuścił to stanowisko i powrócił do kraju. W pamiętniku swym zanotował: Jakże dzisiejszy wyjazd mój szczyle, Chile po 46 latach w tym kraju niepodobny jest do mojego tu przybycia. Przypomnijmy to sobie i porównajmy. Było to 17 maja 1838 roku, w dzień jesienny. Świtać poczynało, śnieg gęsty padał z silnym wiatrem od zachodu. Zmęczony trzystomilową, konną po stepach podróżą, szarym tulaczem plaszczem owinięty, zziębry, skurczony na chudej szkapie, bez grosza, wdzierałam się na wysoki o pięć tysięcy metrów nad poziom morza podniesiony grzbiet kordyliery uspal Oczu trudno było otworzyć. Oddech przyspieszony, droga szła stromo w zamieci ukryta. Uparta twardo-usta mulica, poczuła, że mię kierować nie umiał, już gdzieś mię na bok w przepaść ciągnęła, gdy na czas podbieg ariero chwycił za uzdę i uratował. Z trudem, opatrznością, tylko bożą wiedziony, około południa do pierwszej dobiliśmy się kasuczy, pustej chalupy, gdzie na golej ziemi. W niemirym orszaku, w dymie od tytoniu, od kurzącego się chrustu, resztę dnia i noc całą przecierpiałem. Trzeciego dnia na szerszą schodzimy dolinę. Niebo pogodniej poczyna przyświecać. Ukazują się już halupy wieśniacze, dalej małe miasteczko Santa Rosa, potem większe, ludniejsze San Felipe. Przechodząc kolonik, widzę lud mnogi z twarzy przedkolumbowego szczepu i ludzi białych. Do nikogo przemówić, nikogo zrozumieć nie umiem, patrzą na mnie jak zazwyczaj na cudzoziemca. Na piąty dzień, niemy i niewesoły, dojeżdżam do Wielkiego Oceanu. Widzę rozbijające się z szumem o brzegi jego fale, a jeszcze 100 mil drogi zostało do miejsca przyszłego dla mnie pobytu. Ostatniego dnia podróży było trzęsienie ziemi. Takie było moje przybycie do Chile. We 46 lat potem. Dnia 23 maja 1884 roku w bogatej, wspaniałej stolicy, 150 tysięcy mieszkańców liczącej, gwarny orszak przyjaciół i przedniejszych obywateli, posłów sejmowych, senatorów Rzeczypospolitej, młodzież szkolna i uniwersytecka, dwaj synowie i liczni krewni nieboszczki żony mojej, towarzyszyło mi do dworca przepysznie zabudowanej stacji kolejowej. Tam muzyka gra hymn narodowy czylijski. Huczne okrzyki, wiwa, wiwa, witają mnie jakby zwycięsko wracającego z wojennej wyprawy. A urząd kolejowy otwiera mi wagon honorowy, w którym tylko sam prezes Rzeczypospolitej, jego ministrowie i uprzywilejowane osoby jeżdżą. Tu z Peronu jeden uczeń Instytutu Narodowego przemawia do mnie, winszuje, że obaczę kraj mój rodzinny, i powoluje aby mnie ociągał się z powrotem do tej drugiej ojczyzny sercem zdobytej. Ze wzruszeniem, jakiego doznałem, słów kilka zaledwie wymówić zdąbłem i zakończyłem szczerym wykrzyknikiem "Viva Chile". W tym momencie trzykroć ryknęła lokomotywa i wśród tysiąca okrzyków, przy głosiem muzyki ruszył triumfalny pociąg. W porcie walparaiso znów żewne pożegnanie. Ostatnie z pokładu zeszły Donia Lucrecja i Donia Matylda z córkami swymi, siostry świętej pamięci żony mojej. I z daleka jeszcze powiewały chustkami ku mnie. Słońce w tym momencie dotykało morza i zagruchotały łańcuchy od podniesionej kotwicy. Taki był mój wyjazd z Chile. Ze zroszoną źrenicą i ściśnionym sercem szedłem do smutnej, ciemnej kamaroty. Płyniemy, Bądź zdrowa, Chile. Dzięki Tobie za moje 46 lat u Ciebie pracowitego życia. Za Twoją gościnność, za dane mi od Ciebie obywatelstwo, za rodzinę, za szacunek i miłość, jakie znalazłem u Twojego narodu. Za hojne opatrzenie mnie na ostatek życia, za duchowe pocieszenia i osłody, którymi Bóg mnie w Twoich kościołach obdarzył i starość moją zasilił. Kiedy dotarł do kraju, powitaniom i owacjom nie było końca. W Krakowie, a potem w Warszawie czcili domejkę uczeni pisarze i poeci. Gazety rozbrzmiewały hymnami pochwalnymi. Całe społeczeństwo oddawało hold jego zasługom. Sławili go w wierszach Adam Pluk, Deotyma, Bohdan Zaleski. Antoni Edward Odyniec pisał na jego cześć. Czy tylko młodość sama niesie dalej i rozwija... Sztandar wzięty z rąk Adama? Nie, że to. W twej prawicy On najwyżej dzisiaj świeci, boś ty dosiągł tej granicy, Gdzie dojść mieli filareci. Przez cztery lata mieszkał domejko na wsi przy swej zamężnej za Polakiem córce, A potem wyjechał znowu do Chile, By odwieść synów powracających tam po studiach w Polsce. Zmarł 23 stycznia 1889 roku w Santiago i tam został pochowany. W Chile imię Domejki dotychczas otoczone jest czcią i podziwem. Wykaz jego pracy, i podręczników z rozmaitych dziedzin obejmuje około 130 tytułów. Zorganizował szkolnictwo i uniwersytet. Do dziś nazywają go w Chile Ojcem Górnictwa. Przyczynił się też do rozwoju hutnictwa. Odkrył 7 minerałów jeden z nich nosi nazwę Domejkit. Jedno z pasm górskich w Chile nazwano na cześć wielkiego Polaka Cordillera Domejko, od jego nazwiska otrzymała nazwę odmiana fiołka Viola Domejkana i jedna ze skamielin małżów Nautilus Domeikus. Żal społeczeństwa polskiego po śmierci wielkiego rodaka wyraziła w wierszu Maria Konopnicka. Odpłynąłeś nam za morze, za dwoiste morze, za to jedno tu, na ziemi, za to drugie Boże. A na jednym fale biją wicher po nim lata, a na drugim wielka cisza, cisza spoza świata. A na jednym w blaskach słońca łódź się rankiem chwieje, a na drugim noc wieczysta, co nigdy nie dnieje. A na jednym maszty białe wiatr lekko pogania, A na drugim czarny żagiel wiecznego rozstania. A to jedno grób Twój dzieli od ojczystej ziemi, A to drugie łączy ciebie z duchami bratniemi. Bywaj, bywaj pożegnany, mily nasz tułaczu, Na tych obu morzach gorzkich od ludzkiego placzu.